Zapisz podane liczby w postaci dziesiętnej. Nasze liczby zapisane są w notacji wykładniczej. Zamienimy ten zapis na postać dziesiętną. W pierwszej liczbie mamy 10 do potęgi siódmej, co oznacza, aby zamienić tą liczbę z notacji wykładniczej na postać dziesiętną, należy przecinek przesunąć o 7 miejsc w prawo. Czyli przesuwamy. Mamy 8, jedno miejsce, drugie miejsce. Ponieważ miejsc miało być 7, to musimy jeszcze dopisać 5 zer. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sprawdźmy. Przecinek był za ósemką. Przesunęliśmy przecinek o raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem miejsc w prawo. Zgadza się. Teraz, aby drugą liczbę zamienić na postać dziesiętną, tym razem będziemy przecinek przesuwać w lewą stronę. Zwróćmy uwagę, że tu mamy 10 do potęgi minus czwartej, czyli wykładnik jest ujemny, co oznacza, że ta liczba, tą liczbę z liczby 1,65 uzyskamy liczbę znacznie mniejszą. Czyli przesuwamy przecinek o 4 miejsca w lewo. Czyli mamy raz i jeszcze pojawią nam się 3 zera. 2, 3, 4. Czyli mamy jeszcze jedno zero przed przecinkiem. Teraz potrzebujemy jeszcze 3 zera po przecinku, a następnie 165. Sprawdźmy. Przecinek był za jedynką. Przesuwamy. Raz, dwa, trzy, cztery w lewą stronę. Zgadza się.